Witam Was w dzisiejszym odcinku na kanale Miejsce zbrodni. Dzisiaj specjalnie jest takie no, dość inne e, rozpoczęcie tego odcinka. Ja zastanawiałem się dość długi czas ze swoim wspólnikiem, czy w ogóle nagrywać ten odcinek, ponieważ no, świat szkolny, a świat tego, co my przedstawiamy w naszych odcinkach, no, są to rzeczy zgoła inne. E, jednak, no. Internet tym żyje. Sprawa zaczyna mieć dość sporo gałęzi i to drzewo rozrasta się coraz szybciej. No, jak pewnie większość internetu wie, zmarł trzy dni temu, czyli 19 czerwca, Wojciech Suchodolski, który w internecie był znany. Jako major. Ja nie ukrywam, no, dla czystej beki, od świeżenia sobie e, głowy po, po pracy e, czy po montażu, no, sobie oglądałem tą szkolną. Gdzieś tam tego nie dało się uniknąć no jest to z pewnością dość spory kawałek internetu no, Kononowicz to pojawił się w ogóle kiedy byłem małym dzieckiem i Neostrada dopiero co wchodziła i YouTube dopiero co powstał no, już był ten słynny filmik no każdy pamięta gdzie Kononowicz mówił że chce zostać yy... Prezydentem Białego Stoku. No, tego uniwersum, no, tak z grubsza nie da się nie znać, a przynajmniej nawet jak ktoś nie ogląda, to choćby raz w życiu słyszał o tej parce, jaką był Krzysztof Kononowicz i Wojciech Major Suchodolski. No, jednak, jak sama śmierć osób związanych z jakimś tam patostreamingiem, czy, 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 czy takimi wybrykami internetowymi, no, szerzej nie dziwi ludzi. No, bo najczęściej dzieje się to z przepicia, czy, czy po prostu z zaniedbania własnego ciała przez lata, które było pojone alkoholem. No, 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 no nie dziwi to nikogo, tak? No, no, wiele osób, które nadużywało alkoholu na, na streamach, albo wylądowało na jakichś wytrzeźwiałkach albo prędzej czy później w kostnicy, i to nikogo nie dziwiło. Jednak śmierć Wojciecha Suchodolskiego, no, naprawdę zaczyna mieć dość dziwną stronę, wręcz zakarawającą już o właśnie sprawy kryminalne, więc chciałbym tak z Wami omówić, co dokładnie się stało i czy cokolwiek w ogóle osobie, która jest nazywana dryblasem, coś grozi. Ja od razu chcę powiedzieć, sprawą zajmuje się obecnie prokuratura, więc nie jestem osobą tutaj ani do tego uprawnioną, ani osobą decyzyjną, żeby oceniać kogokolwiek. Ja mogę oceniać kogoś tutaj z, że tak powiem, perspektywy moralnej czy, czy po prostu czysto ludzkiej, ale no osądów, wyroków nie będę wydawał, bo może okazać się, że osoba dryblasa jest w ogóle niewinna, może, że major miał jakieś choroby, nie wiem. Major został kilka dni temu przewieziony do... Zakładu medycyny y, sądowej, no, czyli na sekcję zwłok do Krakowa jest to o tyle dziwne, że zajęłaś tym prokuratura w i tam go w ogóle przewieźli. No, a jak dobrze wiemy, y, zakład medycyny sądowej w Krakowie zajmuje się takimi bardzo ciężkimi, y, wręcz zakrawającym właśnie o kryminalne sprawy y, sekcjami Zwłok. Warto przypomnieć, że choćby do zakładu medycyny sądowej w Krakowie wylądował po swojej śmierci Andrzej Kolikowski, pseudonim Pershing. Ja wiem, że to są zupełnie dwa różne światy, ale no jakby mówię, że waga sprawy stała się bardzo ciężka, że zajmuje się tym, no, no gdzie jest Sędziszów, Jędrzejów, a gdzie jest Kraków. No to są zupełnie, no, no, no dość, jest jakaś różnica, tak, no odległości. Więc dzisiaj o tym porozmawiamy, przedstawię Wam jakąś sprawę, przedstawimy jakoś, co tam mogło się stać. Więc zapraszam Was na odcinek. Dowiedzieliśmy się o śmierci majora z y, karty społeczności na kanale Wojciech z Bombasu, y, którym, no administrował wyżej wymieniony dryblas. W ogóle kim jest dryblas? Dryblas to jest osoba, która po wyprowadzce Majora, no bo chyba każdy wie, że Major to ciągle się wyprowadzał, nie był w stanie z tym Kononowiczem wytrzymać. No trzeba przyznać, że osoba Kononowicza jest dość ciężka. To jest osoba, która każe sobie usługiwać, każe wręcz no, drapać się po plecach. Yy... Bo on jest wielki gospodarz i tak dalej, no ale nie o to mi tutaj chodzi. No i major postanowił się wyprowadzić do wyżej wymienionego dryblasa w Sędziszowie. No major był znany z nadużywania środków wziewnych, zwanym potocznie nitrem firmy Anser, że tak każdy kto ma wiedzieć, ten wie. No i po prostu major, no, Zrobił sobie detoks, stwierdził, że, że, że on nitro bierze przez Kononowicza, bo nie jest w stanie wytrzymać, no ale to jest prawdopodobnie wymówka osoby uzależnionej, bo Major był uzależniony od środków wziewnych i myślę, że to nikogo nie dziwi. No Major w ogóle miał kryminalną przeszłość, znaczy no siedział tam za jakieś występki, kradł bodajże, no i też czasy, w których to robił i gdzieś tam się uzależnił od środków wziewnych, no weźmy pod uwagę, że ten rynek nie był jeszcze tak bogaty w różne środki, no i on po prostu zaczął kirać te swoje środki wziewne w czasach, kiedy niczego nie było. I było wąchanie klejów, właśnie wąchanie jakichś tam rozpuszczalników, o odurzanie się farbami, no to, to było normalne. No jednak co stało się, że no, nagle Major po wyprowadzce, żyjąc 7 lat z kononem, no wręcz ta osoba się stoczyła. Według Dryblasa, no Dryblas spał do godziny 18, obudził się, zobaczył, że Major nie żyje. Wokół Majora miały leżeć cztery butelki alkoholu, miał być e, w no, swoich płynach ustrojowych e, wychodzącymi z gardła, tak muszę to tak określać, bo YouTube bardzo nie lubi pewnych określeń, były one czarne, co ludzi dziwiło, no bo albo jakiś wrzut pękł, albo żylak, albo coś, no, no, no takie rzeczy się zdarzają. Często u osób uzależnionych, że no, jeżeli już zwracają zawartość żołądka, no to jest ona żółta, czyli że pan nic nie ma w żołądku. No albo czarna, że coś tam pękło, coś tam się stało, jakiś wrzut, cokolwiek, nie wiem, że już żołądek trawi sam siebie. No nie jest to z pewnością zdrowe. Następnie no przyjechała policja, pogotowie, prokuratura. Majora wywieziono do Kostnicy w e, No jest nawet filmik jak go tam wywożą. E, no wszystko wydaje się o tyle dziwne, ponieważ wcześniej około godziny 11:00 pod dom w Sędziszowie, gdzie mieszkał major, zabrano osobę Leszka, który trafił pod podejrzeniem yy, zatrucia. No i wyszły takie oto sprawy, że mianowicie tam yy, osoba Piotra, pseudonim Barnej. musicie znać to uniwersum, aby cokolwiek wiedzieć. Barney, czyli Piotr, no Piotr i Paweł ogólnie interesują się szkolną, ciągle od tego się odcinają, co chwilę wracają. No i on tam zadzwonił właśnie do tego dryblasa i on mu właśnie powiedział, że on w ogóle idzie spać. W ogóle Patrząc na osobę Dryblasa, yy, która yy, no wydaje się tak super nieprzejęta śmiercią gościa, i on idzie sobie spać, bo on nie spał, yy, i idzie sobie spać, bo, bo on jest zmęczony, no, nie wiem, no normalny człowiek, któremu umiera w pokoju, w jego domu osoba, no, no nie wiem, nie idzie od razu spać, w ogóle jego głos był tak nieprzejęty, jakby to była codzienność, że ktoś tam wykitował u niego na górze. Jestem wręcz zaskoczony, jak można mieć taką znieczulicę. No, w szczególności, no, wiele osób nie byłoby w stanie spędzić doby w mieszkaniu, w którym ktoś umarł tak świeżo, a co dopiero iść spać i położyć się, jakby nic się nie stało. Więc no, jest to dziwne. E, ogólnie rzecz biorąc, em, osoba Leszka, bo pewnie osób nie, wiele osób nie wie, był on takim partnerem do picia majora na. Przysłowiowych lightach. lighty, czyli no, transmisje na żywo, live, tak, no, pstu, w tej nomenklaturze szkolnej przyjęło się, że mówimy na to light, bo to osoby często nie wiedziały, jak nazwać w ogóle tego typu zachowanie i tego typu transmisje. E, no więc, jeśli mamy mówić dalej, co, co się tam działo, bo osoba Leszka i Majora, no tam ze sobą, no przebywali, Bo to było tak, że major w tym sędziszowie, przez tego dryblasa i takie, taką osobę, która była nazywana komputerowcem, czytaj informatyk, który jest w stanie odpalić live. No, w no takim stanie majora, jak go oglądam, tego nigdy nie widziałem. Dosłownie z majora zrobił się pełnoprawny patostrim tego typu, wręcz przyrównywalnie do tego, co działo się na urzędniczej u Magikala jeszcze parę, parę lat temu walenie pod siebie, rzyganie s... sikanie utraty przytomności bicie się między sobą no. bo konon jest jaki jest ale on tego Majora trzymał jeszcze w ryzach on owszem donosił dzwonił do tej chorości żeby on tam siedział, ale Major żył on, mu, on go kontrolował ale no, kiedy, bo, bo Major lubił sobie wypić, to wiele osób mówi ale no, nie był aż no w takim stanie, żeby tak się upadlać, jak było to w Sędziszowie u tego y, Dryblasa. Mm, ja oglądałem te live'y kilka dni przed śmiercią, no, to co się tam działo, to w ogóle zakrawało o to, że, no, zakrawało o, o sprawy policyjne, zresztą policja już tam wkraczała wielokrotnie. Oni się między sobą bili, byli podjudzani do tego, że no major, broń się tam, Leszek, broń się dawał mu nawet tulipana rozbitego, no czyli rozbitą butelkę, w sensie szyjka butelki rozbita, tak, i, i to jest tak zwany tulipan. No, weźmy pod uwagę, że dobra, żarty żartami, ale kiedy ludzie są pijani tak, że nie rozróżniają, czy są na Marsie, czy są na Ziemi, no, a gdyby tam wtedy stała się ta tragedia, weźmy pod uwagę, że policja tam interweniowała chyba z dwa razy, i... a major parę dni temu, pa, parę dni później już nie żył. Więc no, odwalała się tam ostra patologia, ten Leszek yy, no, trafił do szpitala z podejrzeniem zatrucia i co się okazało? Okazało się, że Leszek, czyli osoba, która yy, no, żyła z, yy, z Majorem no, na tych live'ach, oni się nie lubili, oni się tam ciągle bili, chlali, no nie wiem, to był taki mówię, patosny, pełnoprawny, yy, no, no po prostu mu powiedział, że Majorowi miała być dolewana Substancja wziewna do alkoholu. No przecież no, dajcie spokój, żeby wlewać komuś no, rozpuszczalnik do wódki, twierdząc, że to się w ogóle ze sobą zmiesza. Przecież to jest substancja toksyczna. Okej, okay, ona powoduje halucynację, kiedy ją wdychasz, ale nie ją pijąc. Można się sztachać farbą, a nie ją pić. To jest różnica. Major. Owszem, było sobą no, upośledzoną w stopniu lekkim i już upośledzoną od brania tego nitro, ale no, nigdy w życiu by mu nie przyszło, żeby to nitro wypić. No i Leszek trafił też z podejrzeniem zatrucia i to potwierdził w szpitalu. Wyszła tam jakaś rozmowa w ogóle dzisiaj. No, nagrywam to na świeżo i to w ogóle jest nieoskryptowany odcinek. Weźcie to pod uwagę, jakie takie moje luźne przemyślenia. Jeśli się tak stało, to czy temu Dryblasowi coś grozi? No, myślę, że w obliczu tego, co dzisiaj przeczytałem, to owszem grozi, bo prokuratura tego, że zajęła się tą sprawą, to również stwierdziła, że nie można wykluczyć w przypadku zgonu majora udziału osób trzecich. Więc no tam dość mocna, mo, moc, mocny krok prawa tam wchodzi. To może już naprawdę zakrawać o. Ono wręcz takie, tam może wręcz ktoś za to odpowiedzieć, I, i myślę, że to się może stać, szczerze mówiąc. Jak wcześniej, jeszcze te parę dni temu, tam ludzie wykluczali, e, co tam się stanie? No, bo tam wielokrotnie na tej szkole się odwalały rzeczy, Kononowi też wiele rzeczy jest u, u, tam, jakby płazem, yy, no popuszczane, yy, że tam dzwoni na policję, ciągle to nawet mandatu mu nie dają, no bo po co? No, no ta szkolna, już nawet przecież policja w stoku wie, że yy, no, Kononowicz to jest. Persona, no, no jaka jest i jemu to już nie warto cokolwiek tam robić, no, chyba ostatnio Konon czymkolwiek tam, um, no, 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 no w jakikolwiek sposób, no, dostał Bęcki, to była sytuacja jak zabrali mu psa, no, no i wtedy wylądował na dołku, tam na, na 4-8 bodajże. Więc no, śmierć Majora, jeżeli okazała się, że, że, że faktycznie no do, dolewany był mu ten rozpuszczalnik, no to tam nawet ludzie piszą, że może do, do spowodowania śmierci nieumyślnego, tak? Można to z pewnością i tak obrać. Ja mówię bardzo ogólnikowo w tym odcinku, ponieważ ta sprawa jest super rozwojowa. Ja się dzisiaj obudziłem, patrzę, że jednak nie można wykluczyć udziału osób trzecich. Nie wiem, no Major był, jaki był, ale no... To, jak on ostatnio się zachowywał i to, jak był tam, nie wiem, czy z własnej woli, czy nie z własnej woli, aczkolwiek ja domniemuję, że nie z własnej woli, no, że był pijany, miotował, zwracał. No nie, 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 ja podejrzewam, ja szczerze mówiąc oglądam już tą szkolną, wiem, nie ma się czym chwalić, ale to zawsze był taki odmurzacz po pracy. No nie sądzę, aby, no, przez tyle lat ja oglądałem te, te, te live'y i tak dalej. Owszem, oni się kłócili, major brał te, te środki, ale nigdy w życiu nie było go tak często widać w takim stanie upodlenia wręcz. no To też to, te to to osoby, które to prowadziły się jawnie z niego nabijały, wsać mu kija do buzi, no, broń się, bo tulipanek. No nie no to, to nie były zagrywki szkolne Owszem, tam zdarzały się takie rzeczy, że major lał do wiadra czy żygał, ale no nigdy to nie było aż tak. Myślę, że sprawa jest rozwojowa, nie ma co osądzać. Jest to ogólnie moje tylko zdanie na temat tej kryminalnej sprawy, bo ona już zakrawa w 100% o kryminalną sprawę. No tam sądzę, że zamknął parę osób. Dodatkowo prokuratura powiedziała, że będzie zbierać jakiekolwiek dowody na nagrania, na, na wszystko, na, nawet osoby tam związane ze szkolnej mają dostarczyć materiały jakiekolwiek, które mogłyby tam jakąś sprawę wyjaśnić. Więc no, sprawa jest rozwojowa, wszystko się okaże, ja tylko to przedstawiam jako takie moje luźne przemyślenia, nawet tam zbytnio montażu czy, czy muzy nie będę wrzucał. Ale no, tak szczerze mówiąc, no trochę Majora jest szkoda, no jednak spowodował on parę razy banana na mojej twarzy, no był fajnym odmurzaczem po robocie. Ja wiem, że to nie, nie jest humor wysokich lotów, ale no Major nie był tam osobą, która... Była aż tak mocno patologiczna. On tam nawet miał swoje marzenia, tylko wiedział, że przez te swoje po prostu no, już y, uszczerbki na zdrowiu, które były spowodowane w, w środkami wziewnymi, no, nie, nie, nie będą miały swojego finału. No, ludzie też się na nim, no, w pewnym nawet momencie, można mieć współczucie do takiej osoby. No, jeżeli on był naciągany gdzieś tam na, na pieniądze. Na, na obrączki, nawet na pierścionek zaręczynowy, że ludzie podawali się za kobiety, robili se jaja. On naprawdę tam miał gdzieś tam tu jednak ludzką sferę w sobie, i ludzie tak no, jakby no, wykorzystywali jego pewnego rodzaju niepełnosprawność, no, co było dość chamskie, bo on się nakręcał, on jeżdża, jeździł do, do tych miejsc, tam mówił, że ma narzeczoną i tak dalej. No a ludzie co so, okazywało się ostatecznie, że robili se z niego jaja, tak. Więc no. Więc no, no takie moje przemyślenia. A ja to mówię jako tam widz szkolnej. Ja sądzę, że, że, że tam może będą jakieś przesłuchania, ale czy to się nie rozejdzie po kościach? Nie wiem. No też nie wiadomo, co na tej sekcji zwłok wyszło, bo mówili, że to tylko rodzina może mieć do tego dostęp. No jak wiemy, Major miał brata, którym jest chyba w kłótni, tak, więc nie wiem, jak to tam wyszło ostatecznie. No, nic no, to byłoby na tyle z tych moich przemyśleń. Nie mam co się dłużej rozwodzić. Przedstawiłem wam sprawę tam z mojej perspektywy. No, gdzieś tam prowadzę ten kanał kryminalny, więc no, postanowiłem się wypowiedzieć w tym temacie. Więc no, zobaczymy co to będzie i widzimy się w kolejnym odcinku. Nie będę wam mówił, żebyście tam subowali, czy tak dalej, no, bo to chyba nie wypada w takim odcinku. No więc no, napiszcie może w komentarzach po prostu co uważacie na ten temat. Sprawa jest gorąca. Wręcz no, wzbudza ogromne zainteresowanie i dyskusję. Więc no, dajcie znać, co myślicie o tej sprawie. Myślę, że każdy, kto siedzi w internecie chociaż raz w życiu odpalił szkolną, więc no, no, nie jest to takie. Takie, takie nieznane, tak zresztą no, wiele umówmy się, no, mediów napisało o, o śmierci Majora, że nawet tyle o śmierci papieża nie pisali. No, więc to byłoby, to byłoby na tyle. No, no, co więcej powiedzieć. No, trzymajcie się i. Śledźcie tam nasze social media, odcinek kolejny, zobaczcie, i to byłoby na tyle po prostu. No, trzymajcie się i, i, i wszystkiego dobrego. Hejka.